Dzień dobry, moi drodzy. Chcę bardzo, bardzo podziękować Wam, kochani, za komentarze dla Rosjan w dniu ich święta. Wzruszyłam się tak, jak 12 lat temu, kiedy Rosjanie pisali komentarze dla Polaków. Komentarze pełne współczucia i bólu z powodu narodowej tragedii, jaką była katastrofa lotnicza z parą prezydencką i parlamentarzystami na pokładzie. Rosjanie przeżywali wtedy naszą tragedię razem z nami. Ogłosili też w Rosji Dzień Żałoby Narodowej. I ja to wiedziałam, ja to czytałam. Czytałam, płakałam ze wzruszenia i miałam nadzieję, że ta tragedia spowoduje zbliżenie naszych narodów. Jak widać, nie tylko ja tak myślałam. Parę dni temu natknęłam się na takie oto nagranie poświęcone Dniu Zwycięstwa sprzed 12 lat. Panie i panowie, przyjaciele Rosjanie, dziś 9 maja 2010 roku na Placu Czerwonym miał stać mój ukochany brat, prezydent Polski Lech Kaczyński. Wiem, o czym by myślał, patrząc z dumą na defilujących polskich żołnierzy. Myślałby o milionach żołnierzy rosyjskich, którzy polegli w walce z niemiecką III Rzeszą. Ale myślałby także o Katyniu. Myślałby o zbrodni, która 70 lat temu tak bardzo podzieliła nasze narody. Wiem, że w ziemi rosyjskiej leżą miliony ofiar stalinowskiego terroru, Rosjan, przedstawicieli innych narodów. Wiem, że stalinizm i ostateczne rozliczenie stalinizmu jest problemem obydwu naszych narodów. Wiem jednocześnie, że nowe można budować tylko w oparciu o prawdę, że musimy tą prawdę poznać nawet wtedy, jeżeli jest ona bardzo bolesna. Polacy pamiętają ciosy i kule zbrodniarzy z NKWD. Ale pamiętają także, że w tym strasznym czasie od bardzo wielu Rosjan spotykała ich pomoc. Pamiętają, że wielu Rosjan potrafiło podzielić się tym, co mieli, choć mieli bardzo, bardzo niewiele. Ja sam wiem, że mój dziadek Aleksander Kaczyński usłyszał od Rosjanina: Aleksandrze Piotrowiczu, biegnijcie. I dzięki temu uratował moją babkę, mojego ojca i siebie. 10 kwietnia tego roku doszło do wielkiej tragedii. Odruch współczucia i sympatii milionów Rosjan został przez Polaków dostrzeżony. Został dostrzeżony i doceniony. Dziękujemy za każdą łzę, za każdy zapalony znicz, za każde wzruszające słowo. Są w historii takie momenty, które potrafią zmienić wszystko, które potrafią zmienić bieg historii. Mam nadzieję i taką nadzieję ma także miliony Polaków, w tym także i ci, którzy popierali Lecha Kaczyńskiego, że taki moment nadchodzi, że dojdzie do tej wielkiej, potrzebnej zmiany dla nas, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. Patrzcie, jak pająk opętuje swoją pajęczyną rośliny. Przeskakuje z drzewka na drzewko, chce nimi zaowładnąć, pozbawia ich ruchu, słońca, odcina im dostęp do powietrza. Czy to jest szkodliwe dla tych roślin? Nie wiem, bo nie dam mu oplątać całkowicie. Usunę pajęczynę. Kochani, zapraszam Was na zapasowy kanał. W ostatnim nagraniu mowa o pajęczynie, którą zostały spętane wiele krajów, w tym Polska, a obecnie Ukraina, gdzie stary, tłusty pająk wypije wszystkie soki. Pozdrawiam myślących. Здравствуй, Польша, сколько лет,
Я мечтал об этой встрече, и небес неяркий свет, и костелов старых свечи. Будет память крови древней, и всплывают лица, руки, жесты, платье, кружева, манишек, вишневецкий князь, седло татарское садится, и усы, расправив юный лоб, целует мнишка. Впереди поход и ссоры, и раздоры позабыты, панночкины слезы рыцари не остановят, и лежат на снежном поле после битвы вперемешку и холопы, и монголы. Здравствуй, Польша, сколько лет мне звучали вдохновенно и Мицкевича сонет, и мелодии Шопена. Помнишь тот аи пьянящий цвет лодзинских закатов, что налил в бокал богемский Александру рукой узкой, и слова одни и те же повторяли брат за братом. Александр сказал на польском, а Адам сказал по-русски. Я и сам не знаю, чей я, люблинский или курский, раб царя или рыцарь Речи Посполитой. Пишет между строк и слез Ивану смелый Курбский, этими ли плачами все земли польские политы. Здравствуй, Польша, сколько лет мы идем с тобой друг к другу, сколько крови и побед повторяется по кругу. Фердинанд, ссоры, гитару вы оставили в Мадриде, и в Париже, и в Смоленске музыка мешала. Вы поход в Россию еще раз успешней повторите, и Стендаль пришел в Москву через Варшаву. Я к земле и горькой, и прекрасной тихо припадаю, и целую кровь парней краковских и вятских, и молю судьбу, пусть вечно нам подарит не копать земли, не прятать в ней сердец солдатский. Здравствуй, Польша, сколько лет я мечтал об этой встрече. Вот небес неяркий свет, вот костелов старых свет.